Ojcze, dziękujemy Ci, że gromadzisz nas tutaj wspólnie razem w ten niedzielny poranek, że Ty odsłaniasz przed naszymi oczami zakryte tajemnice, że wprowadzasz nas w te tajemnice, Panie, że możemy poznawać Ciebie, dobrego Boga, naszego Zbawiciela, który wprowadzasz nas w swoje przymierze przez krew Chrystusa, który nas zbawiłeś, który nas odkupiłeś przez Jego śmierć. I który nas usprawiedliwiasz dzięki Chrystusowi i w Chrystusie. I który nas doprowadzisz do pełni chwały, którą nam obiecałeś, do usynowienia również przez Chrystusa. W Nim jest cała nasza nadzieja, cała nasza moc. On jest naszą prawdą, naszą drogą i naszym życiem. I przez Niego Tobie, Ojcze, chcemy oddawać chwałę i cześć i uwielbienie. Na wieki. Amen. Amen. Dzisiaj pójdziemy o krok dalej, ponieważ tydzień temu rozważaliśmy Jozue 23. Umacnij się, strzeż, przylgnij do Boga. Dzisiaj pójdziemy do 24 rozdziału. To jest ostatni rozdział Księgi Jozue. I spróbujemy prześledzić te wszystkie wspaniałe rzeczy, które Bóg zostawił nam w tym rozdziale Księgi Jozue. Ten ostatni rozdział, kochani, ma przede wszystkim jego celem jest odnowienie przymierza między Bogiem a Jego ludem. To jest koniec tak naprawdę działalności Jozuego. Jozue odnawia przymierze między Bogiem a ludem. Chcę tylko przypomnieć, że Jozue to jest to samo imię, co Jezus. To jest dokładnie samo imię, Jeszua. Tak? Używa się formuły Jozue po to, żeby też odróżnić jakby Jezusa. Natomiast jest to dokładnie to samo. Tu mamy Jeszua ben Nun, Jezus syn Nuna i jest Jeszua ben Ha-Elohim, tak? Jezus syn Boga, tak? Boga żywego. I ten rozdział, jak przyjrzycie się jego konstrukcji, to on rzeczywiście zawiera elementy charakterystyczne dla przymierza, które zawierano 2000 lat przed Chrystusem. Także to nie jest ta struktura tego, co tutaj jest opisane w Księdze Jozuego, ona nie odbiega za bardzo od tych struktur przymierzy. Ponieważ te struktury zawierają tak zwaną preambułę, nawet dzisiaj mamy taką preambułę, nie wiem, czy wiecie, w Konstytucji. Jest preambuła, czyli wstęp. Później zawierają tak zwany prolog historyczny, czyli lista dobrodziejstw, które król uczynił względem tych, którzy mają być mu posłuszni, tak, tym wasalom. Potem jest oczywiście kolejnym elementem, są wymogi stawiane tym wasalom. Potem są postanowienia dotyczące samego dokumentu. Lista świadków. I normalnie w takich przymierzach z tamtego okresu, dokładnie z okresu podboju ziemi Kanaan, tymi świadkami zawsze byli bogowie. Różnego rodzaju bogowie, którzy na przykład byli bogami zarówno tego króla, jak i na przykład tego wasala, który zawierał przymierze, jakiegoś narodu, bądź jakiegoś innego króla, bądź jakiegoś księcia. I kończyło się wszystko listą przekleństw i błogosławieństw. Znaczeniu, że jeżeli dotrzymasz, to w związku z tym będziesz miał to. Jeżeli nie dotrzymasz, w związku z tym będziesz miał teraz to. Tak? Błogosławieństwa i przekleństwa. One są zawsze obecne. To jest pewna struktura przymierza. To jest struktura prawnego przymierza. Tak? To były takie umowy przymierza. I te elementy, które teraz wam opisałem, to są charakterystyczne dla różnego rodzaju przymierzy z tamtego okresu. One są zawarte tutaj. Zawarte są w tym rozdziale. Mamy preambułę, mamy tak zwany ten prolog historyczny, mamy warunki, mamy postanowienia, mamy świadków i mamy też przekleństwo błogosławieństwo. Dlatego to jest przymierze, to jest odnowienie przymierza. To jest odnowienie przymierza, które Bóg zawarł z ojcami, jak mówi Jozue, z waszymi ojcami, kiedy zwraca się do ludu. Tak, żebyśmy pamiętali o tym, że kiedy będziemy śledzić te wszystkie wersety, kiedy będziemy szli przez nie, kiedy później ewentualnie sami będziecie chcieli studiować sobie ten rozdział, zwróćcie uwagę na to i pamiętajcie, że to jest formuła przymierza.
To jest formuła przymierza. Zacznę od pierwszego wersetu. Potem Jozue zebrał wszystkie pokolenia Izraela w Sychem i zwołał starszych Izraela, jego naczelników, jego sędziów i jego przełożonych, a ci stawili się przed Bogiem. Zwróćcie uwagę, Jozue zwołuje, a ludzie stają przed Bogiem. Cały naród Izraela, cały naród Boży staje w obecności Boga na zwołanie Jozuego. I dla nas to jest też, właśnie to jest wspaniała lekcja. Bo nasz Jozue, pamiętacie, to samo imię, Jezus. Nasz Jezus dokładnie tak samo zwołuje swój lud, który staje przed Bogiem. Kościół, który jest nowym ludem Bożym, tak? Na zawołanie Jezusa staje przed Bogiem. Ale zwróćcie też uwagę, gdzie oni stają. Oni stają w Sychem. Ktoś powie, no cóż wielkiego w tym, że Sychem. A zwróćcie uwagę na Sychem. Sychem jest bardzo, bardzo ważnym miejscem. To pod Sychem rozłożył się Abraham obozem. To pod Sychem otrzymał obietnicę potomka. To pod Sychem również Jakub się rozłożył obozem. Również pod Sychem. Musimy o tym pamiętać. To Sychem nie jest przypadkowe. Zobaczcie. Abraham pod Sychem otrzymuje obietnicę, że otrzyma potomstwo. I zwróćcie uwagę, kto się zbiera pod Sychem ponad 400 lat później. Jego potomstwo. Jego potomstwo staje w tym samym miejscu. Sychem jest oczywiście, staje się również też miastem ucieczki i tak dalej, i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę na to niesamowity początek zakończenia całej historii Bożych obietnic dla ludu Izraela. Gdzie w Księdze Rodzaju czytamy, że właśnie w tym miejscu Abraham otrzymuje obietnicę. Obietnicę nowego potomstwa. Potomstwa, które ma być tak liczne jak gwiazdy na niebie. I teraz to potomstwo dokładnie ponad 400 lat później staje w tym samym miejscu zgodnie z Bożym planem. Bo Bóg Abrahamowi podał nie tylko obietnicę, ale też podał mu, w jaki sposób je wykona. I te wszystkie obietnice się sprawdzają. Ponad 400 lat później potomstwo obiecane Abrahamowi staje w tym samym miejscu wobec Boga, tego samego Boga, który wyprowadził Abrahama z Ur, przyprowadził go do tego miejsca, tu mu złożył obietnicę i je wypełnił. I teraz jego potomstwo staje wobec tego faktu i musi sobie przypomnieć i pamiętać, że Bóg wypełnił wszystkie obietnice. Wszystkie. Że przyprowadził ich do punktu wyjścia. Tu, gdzie zostały złożone obietnice, tu zostały wypełnione. I cały lud Izraela staje przed Bogiem. I te obietnice są... My też jesteśmy wypełnieniem tych obietnic. My też stoimy w takim Sychem naszego życia. Bo Bóg obiecał Abrahamowi potomstwo, a spójrzcie na Pawła. Paweł mówi, jakie potomstwo? Potomstwo obietnicy. Każdy, kto wierzy, jest potomkiem obietnicy Abrahamowej. Więc z tego my też stoimy w tym Sychem. Stoimy Sychem i patrzymy na to wszystko, co Bóg uczynił od samego początku, od 15 rozdziału Księgi Rodzaju, co Bóg uczynił dla nas, wypełniając wszystkie obietnice. I nas przyprowadza tu i my stoimy na zwołanie kogo? Naszego Jozuego, Jezusa Chrystusa. I stajemy przed Bogiem, pamiętając o wszystkich obietnicach i o tym, że Bóg je wszystkie wypełnił. I Jozue powiedział do całego ludu, tak mówi Pan Bóg Izraela. Po drugiej stronie rzeki mieszkali od dawnych czasów wasi ojcowie. Terach, ojciec Abrahama i Nachora, i służyli obcym Bogom. To nie Abraham wybrał Boga. To nie wyście mnie wybrali. Pamiętacie słowa Jezusa? Ale ja was wybrałem. Bóg przypomina, że to nie Abraham mnie wybrał. Wiecie, my mamy taką tendencję, i to jest tendencja nie tylko charakterystyczna dla nas, ale też i dla Żydów z tamtej epoki, że kiedy mamy jakiegoś patriarcha, kogoś takiego ekstra świętego, nazwijmy to, to my jeszcze dokładamy mu tej ekstra świętości. I robimy z niego takiego,
to nie samolot, to nie ptak, to Superman. I są księgi z okresu między świątyni, przepraszam, z okresu drugiej świątyni, międzytestamentalnego okresu, gdzie ten Abraham jest pokazywany jako taki od początku strasznie gorliwy dla Boga. Od początku strasznie gorliwy. On tam niemalże w tych księgach mówi swojemu ojcu, że weź te wszystkie bożki, je zakop i zlikwiduj i w ogóle. Ale to są apokryfy. To ktoś już zaczyna być zbyt gorliwy na bazie pisma. I zaczyna upatrywać w człowieku możliwości, których człowiek nie ma. A Bóg mówi wyraźnie, że po tamtej stronie rzeki wasi ojcowie i wymienia Terach, ojciec Abrahama i Nachor służyli obcym Bogom. A więc i Abraham służył obcym Bogom. Abraham nie był tak mądry sam z siebie, że sobie stanął i powiedział, no dobra, ojciec służy tu jakiemuś Baalowi, czy jakiemuś innemu tam Mardukowi, ale ja wiem, że jest tylko Jahwe jeden jedyny i będę mu służył. Nie, no nie ma takiej świadomości. On służy tym wszystkim Bogom, którym służą ich ojcowie. To jest tradycja. To jest tradycja, to jest normalne, tak? My jesteśmy, jako ludzie jesteśmy wychowywani w tej tradycji służenia tym Bogom, którym służą nasi rodzice. Jeżeli nasi rodzice dzisiaj służą Bogom pieniądza, telewizji, innych rzeczy, to my jesteśmy wychowani w tej samej tradycji. I dopóki Bóg nas nie wyrwie z tego, to my służymy tym Bogom. Bo my nie mamy takiej świadomości własnej, że stoimy i mówimy, o mama, tata, tutaj tylko gonią za pieniądze, za tatą, ale ja wszystkiego się wyrzekam i ja będę szedł za Jezusem. My nie mamy takiej zdolności. Nikt z nas. To Bóg rozpoczyna całą relację. To Bóg wyprowadza nas z bałwochwalstwa i Bóg wprowadza nas w przymierze z Nim. I to jest dokładnie to, o czym mówi Księga Jozuego, 24 rozdział. Wskazuje i przypomina, że Bóg wypełnił wszystkie obietnice. I musicie pamiętać od początku, że to Bóg je zainicjował, nie wy, nie Abraham. Nie Abraham je zainicjował. To Bóg je zainicjował. Abraham był nieświadom wszystkiego. Abraham był tak jak cała reszta. Służył tym Bogom, którym służyła cała reszta, którym służyli jego ojcowie. To Bóg wyprowadził go. I mówi dalej, wtedy zabrałem waszego ojca Abrahama. Mówi Jozue, że tak mówi Bóg. Zwróćcie uwagę. I Jozue powiedział do całego ludu, tak mówi Bóg. Przekazuje objawienie od samego Boga. I nasz Jozue, nasz Jezus, tak samo przekazuje nam objawienie od samego Boga. Bezpośrednio od samego Boga. I mówi, że to ja was wybrałem. I mówi, i to ja wyciągnąłem waszego ojca Abrahama stamtąd. Zwróćcie uwagę. Wtedy zabrałem waszego ojca Abrahama z drugiej strony rzeki. Z tamtej strony rzeki. I przeprowadziłem go przez całą ziemię Kanaan. I rozmnożyłem jego potomstwo, dając mu Izaaka. Wow. Ja wyprowadziłem waszego ojca. To nie on sam przyszedł do mnie. To nie on zaczął sam wołać. Boże, Boże, Wszechmogący, zlituj się nade mną. Zabierz mnie z tego pogaństwa. Nie. To ja go wyprowadziłem z tego pogaństwa. Ja go przeprowadziłem przez rzekę, przeprowadziłem go tu, do tej ziemi, którą mu obiecałem. I dzisiaj spełniam dokładnie, nawet już spełniłem te wszelkie obietnice. Ta ziemia jest Abrahama, bo jesteście jego potomstwem. Ale zobaczcie, co mówi dalej. I rozmnożyłem jego potomstwo, dając mu Izaaka. Fajne rozmnożenie. Pum. Jeden. Fajne rozmnożenie. Rozmnożyłem jego potomstwo, dając mu Izaaka. Wow. Cóż za rozmnożenie niesamowite, prawda? Czy Bóg się myli? Bóg matematyki nie zna? Rozmnożyć to trochę więcej niż jeden. Tak w sumie tak naprawdę Izaak, jeżeli tak popatrzymy, to Izaak tylko zastąpił Abrahama, tak? Nawet dzisiaj gdzieś tam w jakichś takich statystykach, gdzie tam próbuje się dotknąć spraw płodności i przyrostu naturalnego, no to jeżeli mamy jednego ojca i jednego syna, to nie jest rozmnożenie, to jest zastąpienie, bo w razie jak ojciec umrze, no to tylko ten syn zostanie. Także społeczeństwo się nie rozrasta, to jest tylko jeden. To jest tylko jeden. Ale dlaczego tak jest? Bo Izaak jest dzieckiem obietnicy. Rozmnożyłem.
dając mu tego jedynego syna. Ja mu rozmnożyłem. Spójrzcie na was. Ja mu dałem jednego syna, ale rozmnożyłem. Spójrzcie na siebie. Ilu was tu stoi? Ile tu tysięcy was stoi? Ile was tysięcy tu stoi? Przecież jesteście tłumem niesamowitym. No i się nie myślicie na miasto, musicie stać pod miastem. Rozmnożyłem. Dałem mu jednego, a rozmnożyłem. I mówi dalej, dałem też Izaakowi, Jakuba i Ezawa. Wow, no tu już jest trochę rozmnożenie, tak? Już na jednego przypada dwóch. To już przyrost naturalny jest trochę większy. Bóg działa bardzo powoli. Nam się wydaje, że Bóg działa bardzo powoli. Dlatego mówimy, Bóg działa bardzo powoli. Spójrzcie na Abrahama, że Abraham normalnie się nie mógł doczekać. On sobie tam, wiecie, no Bóg mi obiecał syna, ale hej, no już minął tyle czasu, dalej nic się nie dzieje, tylko słyszę te obietnice, no i w końcu Sara mówi, no to weź tą Hagar, może coś z tego będzie. No. Nam się wydaje, że Bóg działa bardzo powoli, ale Bóg ma swój kairos, ma swoje momenty, ma wszystko bardzo dokładnie, całą historię ludzkości zaplanowaną. I w odpowiednich momentach, zgodnie z jego planem i zgodnie z jego celem, przychodzi i wypełnia obietnicę. Przychodzi i wypełnia obietnicę. I daje Izaakowi Jakuba i Ezawa. I on wybiera, który jest który. I zwróćcie dalej uwagę, co mówi Jozue. A Ezawowi dałem górę Seir. Ale Jakub i jego synowie zeszli do Egiptu. O co chodzi? Wydawałoby... Wiemy z historii, że to Jakub jest dzieckiem obietnicy w kolejności, tak? On jest pierworodny. Pamiętacie? Tą sprawę z zupą? I tak dalej. Ezaw przehandlował sobie pierworództwo. Więc jakby kontynuację obietnicy Bożej, kontynuację obietnicy Bożej w ten sposób dokonuje się w Jakubie. Młodszym, mimo że to są bliźniacy, ale Jakub wychodzi młodszy, więc de facto Ezaw jest pierworodny. Więc on powinien liczyć. Ale kontynuacja jest w Jakubie. Zwróć uwagę, że Bóg często też łamie nasze ludzkie zasady. Pokazuje nam, że to on jest panem historii. I normalnie powinien być Ezaw. Tak? Według każdego porządku powinien być Ezaw. A mi Bóg mówi, nie, to ja wybieram. Pamiętacie później w liście do Rzymian Pawła mówiącego, Jakuba umiłowałem, ale za was nienawidziły. Bo to Bóg wybiera. To nie porządek ludzki decyduje o tym, kto jest dzieckiem obietnicy. To nie porządek ludzki decyduje o tym, kto jest dzieckiem obietnicy. To porządek Boży decyduje o tym, kto jest dzieckiem obietnicy. Ale zwróćcie uwagę dalej. Ezaw otrzymuje góry Seir. A Jakub idzie do Egiptu. No to fajnie. Bóg wybiera sobie Jakuba w kolejności obietnicy i zamiast dać chłopu ziemię tam, to on daje temu, który sobie sprzedał to pierworództwo. On sobie zajmuje góry Seir i ma się dobrze. A ten idzie do Egiptu. Co się dzieje? Dlaczego tak jest? Przejdźmy na chwilkę do listu do Hebrajczyków. Do 11 rozdziału. Rozdział 11, wersety od 33 do 35. Gdzie czytamy, którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom. Zobacz, jakie wspaniałe rzeczy. Mówi tutaj list do Hebrajczyków o mocarzach Starego Przymierza, ale mówi, że przez wiarę dokonywali tego wszystkiego, tak?
pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom. I mówi dalej, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety odzyskiwały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Macie to? I wielu chrześcijan dzisiaj też się koncentruje tylko na tym. Pragnie widzieć to. Myślą, że jeżeli są dziećmi obietnicy, to to ich dotyczy. Tylko to ich dotyczy. Idźmy dalej. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Znaczy, jakie nagłe zawahanie tej harmonii, o której my możemy myśleć jako chrześcijanie, tak? Że jeżeli jesteśmy dziećmi obietnicy, jesteśmy dziećmi Abrahama, to dotyczy nas wszystkie błogosławieństwa. Skoro Abraham był bogaty, to nas też to powinno dotyczyć. Skoro Abraham otrzymał obietnicę ziemi, to nas powinno dotyczyć wszystkie bogactwa ziemi. Skoro Abraham to, to my to. Skoro Abraham tamto, to my siamto. Ale inni nie dostąpili tego. Byli torturowani. Po to, żeby osiągnąć lepsze zmartwychwstanie. I wróćmy do tekstu. Mając to na uwadze, co się dzieje z Jakubem? Jakub reprezentuje całego Izraela. Izrael idzie do Egiptu. Co się dzieje w Egipcie? Co się dzieje w Egipcie? Stają się niewolnikami. Stają się niewolnikami. Tam nie ma chwały. Wyglądałoby, że Ezaw w takim razie pomimo wszystkiego otrzymał lepszą część. Ale Paweł mówi, Ezawa was nienawidziłem, a Jakuba umiłowałem. Co to za dziwna miłość tego Boga jest, tak? Jakże dziwna miłość jest tego Boga. Ale 5 werset. I posłałem Mojżesza i Arona i ukarałem Egipt plagami, które uczyniłem pośród niego. Potem wyprowadziłem was. I już mówi bezpośrednio do nich. Już nie mówi o ich ojcach. Ale mówi, na was wypełniłem obietnicę. Wy jesteście świadkami moich obietnic. Prawdziwości moich obietnic. Bóg zapowiedział Abrahamowi. 400 ponad lat. Będzie tak, a nie inaczej. Prawdopodobnie Abraham nawet, że tak powiem kolokwialnie, nie skminił, o co Bogu chodzi. Tak? Jakiś Egipt, 400 lat. No, okay. To jest taka miara czasu, że jakby mi dzisiaj ktoś powiedział, wiesz, za 400 lat twój potomek będzie tam, nie wiem, prezydentem Ugandy. No to wiecie... Okej, okay, fajnie masz. Ale taka jest mniej więcej, to jest taka obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi. Za ponad 400 lat ty posiądziesz tą ziemię. No to albo będziesz 400 lat, albo coś innego, o coś innego Panu Bogu chodzi. Rzeczywiście Panu Bogu chodziło o coś innego. Abraham nie dożył tego czasu, oczywiście, wiadomo, ale obietnica się spełniła w potomstwie. Potomstwo przychodzi i zajmuje ziemię, ale najpierw, żeby te wszystkie cuda i wspaniałości, żeby Boża chwała mogła być objawiona, musiało się zdarzyć najpierw to, że Izrael wchodzi do Egiptu i tam zostaje upodlony. Bo tam, co się dzieje? Bo tam wołają. Bo tam wołają do Boga. Tam dopiero naprawdę zaczynają czuć potrzebę Boga. Tam dopiero Izrael sobie zdaje sprawę, że jest dzieckiem obietnicy. Izrael jako naród. Bo Bóg przychodzi z wypełnieniem obietnicy. I wyprowadza ich pośród tych wszystkich plag i cudów, które sprowadził na Egipt. Mówi Bóg, że ukarał Egipt. Mimo, że Bóg wprowadził Izraela do Egiptu. Zwróćcie uwagę, to była Boża wola, żeby Izrael znalazł się w Egipcie. To nie była wola Izraela, to nie była wola Egiptu, to nie była wola Abrahama, to nie była nikogo z nich. To była wola Boga, żeby Izrael się znalazł w Egipcie. Niemniej Bóg ukarał Egipt za to, co Egipt uczynił Izraelowi. Jego dzieciom, dzieciom jego obietnicy. I wyprowadziłem waszych ojców z Egiptu i przybyliście nad morze, a Egipcjanie ścigali waszych ojców na rydwanach i koniach aż do Morza Czerwonego. Wtedy wołali do Pana. Widzicie?
Znowu wołali do Pana. A On uczynił ciemność między wami a Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich okryło. Wspaniałe, z jednej strony wspaniałe, z drugiej strony straszliwe wydarzenie. Jeżeli ten cały naród wychodził, już nawet, jeżeli nawet uznamy, że liczba ludzi podana w Piśmie Świętym, którzy wychodzili z Egiptu, jest przesadzona, że to jest pewnego rodzaju hiperbola, która ma pokazać potęgę liczebną Izraela, który wychodzi, to nawet jeżeli to uznamy, że to jest przesadzone, to ileś set tysięcy musiało wyjść. Mówimy o całym narodzie, który miał czas ponad 400 lat na rozmnażanie się, a widzimy, że Bóg im błogosławił, że oni się rozmnażali. Więc ileś tego ludu musiało wyjść. To jak musiała być silna armia, która za nimi postępowała. Pamiętajmy, że oni też, krótko mówiąc, obrobili Egipt. Tak? Na pewno byli uzbrojeni też. Byli zdeterminowani. Bali się o swoje życie. Wiecie, jak ktoś boi się o swoje życie, to jest zdeterminowany do walki. Więc oni by walili w tych Egipcjan, nieważne czym. Wiecie, dobra, okej, Egipcjanie mają rydwany, to jest potężna broń w tamtych czasach, tak jak dzisiaj czołgi. Spróbuj z motyką na czołg się rzucić. Raczej nie wyjdzie to za bardzo na zdrowie nikomu. Niemniej ta armia musiała być potężna, żeby za nimi kroczyć. A jednak Bóg powstrzymuje to wszystko. Jak przypomnijcie sobie całą tą historię, kiedy oni wychodzą. I zobaczcie, w ostatniej chwili, kiedy już dochodzą praktycznie do Morza Czerwonego, Bóg ich powstrzymuje. Pamiętacie tą scenę? Bóg ich powstrzymuje i każe im zawrócić. I ustawiają się naprzeciwko Baal-Safon. Przecież oni są przerażeni. O co chodzi? Tu jest potęga Faraona, cała jego armia idzie za nami, chce nas zniszczyć, co nas zrobi. Tu już nie chodziło o to, żeby ich zagonić z powrotem. Tu chodziło o Holokaust. O wytępienie tego narodu, żeby ten naród nie mógł wejść do ziemi obiecanej. Gdyby Egipcjanie dorwali ich tam, to tam by spłynęło morze krwi. Oni by wyeksterminowali cały naród. To byłby Holokaust. A mimo to Bóg zatrzymuje ich i każe im stanąć. Ale Jego moc jest z nimi. Dla nich staje się światłem, dla Egipcjan staje się ciemnością. Nie mogą nic zrobić. Nie są w stanie nic zrobić. To jest moc Boża. To jest moc Boga, który wyprowadza, który spełnia obietnice. Zwróćcie uwagę na nas, kiedy Bóg nas wyprowadza z naszego Egiptu. Te wszystkie demony często nas jeszcze ścigają. Te wszystkie grzechy i tak dalej, to wszystko nas ściga. Ale pamiętajmy, że dla nas Bóg jest światłem, a dla tego wszystkiego innego, co nas ściga, jest ciemnością. I oni nie są w stanie nas dotknąć. Ani rzeczywistość duchowa nie jest w stanie nas dotknąć. Ani dopóki Bóg nas strzeże, a Bóg złożył swoje obietnice. Wtedy wołali do Pana, a On uczynił ciemność między wami a Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich okryło. Bóg sam walczy za Izraela. Izrael nie musi nic robić. Tak naprawdę ci ludzie przerażeni, lud niewolników, to nie są jeszcze wojownicy nawet. To jest lud niewolników, osiadły w Egipcie, nie walczący z nikim, tylko lepiący cegły z gliny i uprawiający ziemię. Oni pewnie bardziej umieli fechtować haczkami niż mieczami. Ale Bóg walczy za nich. Bóg jest wojownikiem. To nie jest... Kochani, macie obraz Boga, który jest potężny. Jak mówiłem wam dzisiaj na początku tego słowa o tym, że mamy prolog historyczny, że pokazane jest, co król czyni dla swoich wasali, dla tych, którzy zawierają z nim przymierze. To jest właśnie to. Ten król walczy za nich. Daje im obietnice. Spełnia te obietnice. Walczy za nich. Oni nie muszą tymi haczkami machać na tych Egipcjan. Nie muszą, czy nawet mieczami, które być może zabrali tym Egipcjanom, nie muszą nic robić. To nie są samurajowie, którzy wyszli na pustyni, którzy dadzą sobie radę. Tam są dzieci, kobiety, bydło. Spróbujcie ogarnąć to wszystko, kiedy na was leci armia. Tak? Kobiety płaczą, dzieci płaczą, nie wiedzą, co się dzieje, wszyscy widzą śmierć. No nie? Spróbujcie to ogarnąć, nawet jeżeli jesteście w miarę zahartowani. Nawet jeżeli jesteście żołnierzami, to spróbujcie to ogarnąć.
a co dopiero naród, który jest niewolniczy, który był narodem niewolników. To nie był naród do walki, to był naród niewolników. Do roboty. Spróbujcie to ogarnąć. I Bóg znowu pokazuje siłę. Nie ma nikogo, kto mógłby ich tknąć. Nie ma nikogo, kto ich tknął. A ci, którzy chcieli ich tknąć, musieli stanąć oko w oko z wszechmogącym Bogiem, który walczył za nich. A walcząc za nich, rozwarł morze i po prostu pochłonął. Cała otchłań chaosu pochłonęła tych wszystkich, którzy przyszli tam, aby dokonać dzieła zniszczenia na Izraelu, którzy próbowali stanąć przeciwko wypełnieniu obietnic Bożych. Potem poprowadziłem was do ziemi Amorytów, mieszkających za Jordanem, którzy walczyli przeciwko wam, ale oddałem ich w wasze ręce i posiedliście ich ziemię i zgładziłem ich przed wami. Zwróćcie uwagę na to, co znowu mówi król we wstępie do przymierza. Mówi, przyprowadziłem was do ziemi Amorytów, mieszkających za Jordanem, potężnych narodów, którzy walczyli przeciwko wam. Tak? Oni próbowali walczyć, próbowali stawiać opór, ale przypomnijcie sobie treść Księgi Jozuego. Co tam się działo? Bóg za każdym razem walczył przeciwko nim. Za każdym razem wydawał ich w ręce Izraelitów. Izraelici dostawali instrukcje. Macie zrobić to, macie zrobić tamto. Ale za każdym razem to Bóg walczył sam. Bóg walczył z człowiekiem. I posiedliście ich ziemię, a zgładziłem ich przed wami. Nie mówi, że zgładziliście z moją pomocą. Bóg nie mówi, pozwoliłem wam zgładzić, albo że zgładziliście, ja wam pomogłem w tej zagładzie. Nie, on mówi, ja sam to uczyniłem. I wiecie o tym dobrze. Bo wiecie doskonale, że gdybyście sami poszli przeciwko nim, przypomnijcie sobie Aj. Przypomnijcie sobie Aj, poszliście sami, bo zbezcześciliście moje przymierze. Poszliście sami. Co się stało? Uciekaliście jak kundle. Uciekaliście jak kundle. Ale kiedy jesteście w moim przymierzu, kiedy ja wypełniam moje obietnice, to możecie być pewni, że nikt przed wami się nie ostoi, mimo że może być was niewielu. Jeden będzie ścigał 1000. A 20 000. Powstał też Balak, syn Zipora, król Moabu, aby walczyć przeciw Izraelowi. Posłał też i wezwał Balama, syna Beora, aby przeklinał. I nie chciałem słuchać Balama, dlatego raczej błogosławił wam i tak wybawiłem was z jego rąk. Zobaczcie, Balam, tak? Prorok za pieniądze. Myśmy powiedzieli, taka dzisiejsza wróżka to. Za pieniądze ma przeklinać, za pieniądze ma iść i przeklinać Izraela. Po co? Nie chodzi o przeklinanie, tu chodzi o zaklęcia de facto. On ma iść i odprawiać jakieś zaklęcia, które mają zmusić bogów i Boga, tak, do tego, żeby oni wszyscy wystąpili przeciwko Izraelowi. Tak? A Bóg mówi, i nie chciałem słuchać. I nie posłuchałem. Jakim prawem jakiś Balaam będzie mi mówił, co ja mam robić? Jakim prawem ktoś próbuje tworzyć jakieś zaklęcia, cokolwiek, żeby mnie zmusić do tego, co ja mam robić? Ja, Bóg Wszechmogący, mam słuchać Balaama? Ja, który wyprowadziłem swój lud i go prowadzę, ja mam teraz poddać się Balaamowi? I zmusił Bóg Balaama do tego, że za każdym razem, kiedy Balaam chciał przeklinać, musiał błogosławić. Balaam, mimo że był, powiedzmy, tak zwanym prorokiem, to był ślepy duchowo. To jego oślica miała lepszy wzrok duchowy, bo widziała anioła, a on nie. Mimo że uważał, że ma wgląd w sprawy niebiańskie, mimo że uważał, że ma wgląd w sprawy nadprzyrodzone, był ślepy, był zaślepiony swoimi pieniędzmi. Był zaślepiony swoimi pieniędzmi. A mimo to, i dzisiaj zobaczcie też w naszym życiu, ile razy spotykamy na naszej drodze takich Balaamów, zaślepionych pieniędzmi, zaślepionych władzą. Ale Bóg nie pozwoli komuś takiemu stanąć i przeklinać Kościół. Nie pozwoli stanąć i starać się zmusić siły niebiańskie do tego, żeby przeciwstawiły się ludowi przymierza. To jest niemożliwe. Bóg ma swój plan i go przeprowadza. Bóg daje obietnice i dopełnia. Bóg jest wojownikiem, który sam stanie i będzie walczył za nas.
Przeprowadziliście się potem przez Jordan i przyszli się do Jerycha. Walczyli przeciwko wam ludzie z Jerycha, a także Amoryci, Peryzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci, Chiwici, Jebusyci. Ale oddałem ich w wasze ręce. I wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły przed wami dwóch królów amoryckich. Nie twoim mieczem, ani twoim łukiem. Zwróć uwagę. Wysłałem szerszenie. Bóg używa nawet takich rzeczy. Używa istot, które dla nas są nierozumne, które my uważamy, że są nierozumne, albo mają jakąś tam stadną mądrość, ale są niebezpieczne. Szerszenie są strasznie niebezpieczne. Szerszenie to są owady, które czasami jak człowieka raz ukąsi, to jest koniec. Tak? Wobec tego Bóg ich używa po to, żeby zapewnić zwycięstwo Izraelowi. Że nawet Izrael nie musi machnąć mieczem, nie musi nic robić. Bóg sam to robi. Zobaczcie, raz używa wody, żeby zatopić całe wojsko, tak? Innym razem wydaje kogoś w ręce, tak? Innym słowem, zobaczcie, zwróćcie uwagę, Bóg ma władzę nad tymi ludami. Bóg ma władzę i może z nimi wszystko czynić to, co chce. Dokładnie to jest to, co w księdze Daniela Nabuchodonozor, kiedy wrócił do swoich zmysłów, stwierdził. Że Bóg czyni ze wszystkimi mieszkańcami ziemi to, co chce. W innym miejscu słowo uczy, że narody są jak pył. Tak? Są nic nie warte. W znaczeniu, że są pod Bożą władzą całkowitą i nie są w stanie się Bogu przeciwstawić. Nie są w stanie powiedzieć, cóż czynisz? My decydujemy same o sobie, jako narody. Właśnie dzisiaj nawet mamy taki przykład. Jak bardzo narody stają w buncie przeciwko Bogu. Całe narody stają w buncie przeciwko Bogu i mówią, że one są same w stanie decydować o sobie. Są same w stanie decydować o tym, co mają robić. Są w stanie samostanowić o tym, jakie chcą mieć prawo, jak chcą widzieć sprawiedliwość i tak dalej. Nie ma, biblijnie nie ma takiej możliwości. Każdy naród jest poddany Bogu i Bóg wydaje ich w ręce swojego ludu. I przypomnijcie sobie Ewangelię Mateusza 28. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelii, nauczając wszystkiego, co wam przykazałem. Dlaczego? Dlatego, że mnie jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Ja mam władzę nad narodami. To się nigdy nie zmieniło. To się nigdy nie zmieniło. Tylko tym razem padło z ust Jezusa. Mnie jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Ja jestem królem wszystkiego. Wszystkich narodów. Dlatego idźcie i głoście, bo wam wydałem te narody. Idźcie i głoście. Idźcie i głoście. I dałem wam ziemię, na której nie trudziliście się, i miasta, których nie budowaliście, w których mieszkacie, spożywacie z winnic i sadów oliwnych, których nie nasadziliście. Bóg wypełnia znowuż swoje obietnice. Przypomina Izraelowi o tym, jak bardzo wypełnił obietnice, że nawet nie musieli się trudzić. Zwróćcie uwagę, że Bóg dał obietnicę Abrahamowi. Nie dość, że wypełnił te obietnice co do Joty. Nie dość, że przeprowadził tych ludzi z powrotem do ziemi, którą im obiecał. Powyrzucał wszystkie narody przed nimi. Walczył za nich. To jeszcze teraz dał im w posiadanie wszystko to, czego oni nawet sami nie musieli przygotowywać dla siebie. Dał im w posiadanie to, co przygotowali inni. To inni się martwili, to inni budowali. Wznosili mury obronne, domy, te pola wszystkie się nimi zajmowali, nawadniali i tak dalej. To wszystko robili inni, winnice. A jednak Bóg swoim postanowieniem, dzięki swojej obietnicy, dał im to w posiadanie. I mówi dalej Jozue, teraz więc bójcie się Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką. I w Egipcie, a służcie Panu. Zwróćcie uwagę na ten 14 werset, on jest bardzo ważny. Teraz więc Bóg przypomniał, Jozue przypomniał o tym wszystkim, co Bóg uczynił. O tych wszystkich obietnicach, które Bóg dał i wypełnił. Każdą jedną. Teraz więc, czy innymi słowy, w związku z tym,
Ponieważ widzieliście, jesteście świadkami tego, co Bóg uczynił, wobec tego, byśmy powiedzieli, wobec tego, mówi tak, bójcie się Pana. Bójcie się Pana. My musimy mieć świadomość jako lud Boży, kim jest Bóg. Że Bóg nie jest świętym Mikołajem, nie jest aparatem do spełniania życzeń, nie jest urządzeniem, w które wrzucisz monetę swojej wiary, w którego wrzucisz monetę swoich dobrych uczynków, a on ci wypluje teraz jakąś fajną rzecz. Jakieś błogosławieństwo z powrotem. I możesz sobie wcisnąć. Aha, zanim wypluje, to możesz wcisnąć. Fajna praca. Pum. A ktoś inny wrzuca monetę i mówi, nowy samochód. Pum. I już mamy. To nie jest Bóg. To jest nasze wyobrażenie o Bogu. Bójcie się Boga. My musimy mieć świadomość, z kim mamy do czynienia. Z kimś, od którego istnienie wszystkiego zależy. Nasze istnienie zależy. Ktoś, kto ma wszechmoc. Czy Boga ktoś widział? Nie. A jednak Bóg jest w stanie wyniszczyć całe narody. Bez naszego udziału, bez udziału Izraela, jest w stanie wyniszczyć całe narody. Bez udziału broni atomowej, bez udziału... Jest w stanie wyniszczyć całe narody. Jaką trzeba mieć moc. Jaką trzeba mieć moc, żeby obiecać komuś coś, obiecać jednej osobie, że twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. Umiesz się policzyć, Abrahamie? 1, 2, ups, pomyliłem się. 1, 2, 3, 10, 20, ups, pomyliłem. Nie umiem policzyć. No właśnie. A jednak będzie tak liczne. Spójrz tylko na niebo. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Jak można mieć wszechmoc, żeby z jednego człowieka wyprowadzić cały naród? Jak można mieć wszechmoc, żeby stanąć wobec takiego imperium, jakim był Egipt wtedy. Niepokonany. Po prostu ich zatopić. Jak trzeba mieć wszechmoc, żeby użyć szerszeni. Żeby zwyciężyć. Żeby Izrael nie musiał nawet palcem kiwnąć. A przychodzi i ma gotowe. Bójcie się Boga. Bójcie się Boga. Miejmy świadomość tego, z kim my mamy do czynienia. Kiedy wchodzimy w przymierze z Bogiem, to jest dla nas bardzo istotne, żebyśmy mieli świadomość, że my nie przychodzimy do Boga na luziku, że my nie przychodzimy do Boga, który jest dziadziusiem w papciach przy kominku i chce nas tylko kakałkiem częstować, tylko przychodzimy do wszechmocnego wojownika, do króla królów, przed którym nic się nie ma prawa ostać, jeżeli on tego nie chce, żeby się ostało. Król królów, wojownik, pan, który walczy. Nie symbolicznie, metaforycznie, tylko rzeczywiście jest w stanie wyniszczyć całe narody, żeby spełnić swoją obietnicę. I służcie mu w szczerości i prawdzie. Bogu nie można służyć inaczej niż w szczerości i prawdzie. Zwróćcie na to uwagę. Nie ma takiej opcji. Musisz mu służyć w szczerości i prawdzie. Stań przed Bogiem. Cały Izrael stoi przed Bogiem na wezwanie Jozuego i musi pamiętać, że służyć Bogu może tylko w szczerości i prawdzie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. Chcesz służyć Panu? Naprawdę chcesz służyć Panu w szczerości i prawdzie? Chcesz służyć Panu, którego powinieneś się lękać? Usuń bogów. Usuń bogów. Usuń bogów, których czcili twoi rodzice. Usuń bogów, których sam czciłeś. Usuń bogów. Bo nie będziesz w stanie stanąć przed Bogiem w szczerości i prawdzie. A jeśli wam się zdaje, mówi dalej Jozue, że źle jest służyć Panu, wybierzcie sobie dziś, komu chcecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie po drugiej stronie rzeki, czy Bogom Amorytów, których ziemi mieszkaliście. Lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. Jeżeli nie jesteś w stanie służyć Panu, to wybierz sobie, komu chcesz służyć. Nikt nie jest Szwajcarią, cały czas to powtarzam. Nikt na tej ziemi nie jest Szwajcarią. Nikt nie może powiedzieć, ja nie służę nikomu, służę tylko sobie. Jestem neutralny. Dla mnie nie ma problemu, czy to jest Bóg Izraela, czy to jest jakiś tam Budda, czy ktoś jeszcze inny, czy ateist. Ja jestem neutralny. Ja sobie tu postoję. Mnie to wszystko nie obchodzą, te sprawy religijne. Nie ma takiej opcji. Albo służysz Jahwe, albo służysz innym Bogom.
Wybierz teraz, komu chcesz służyć. I Jozue mówi, bo ja i mój dom będziemy służyć Panu. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. I lud odpowiedział, nie daj Boże, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym Bogom. Pan bowiem, nasz Bóg, to On wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi Egiptu, z domu niewoli i uczynił na naszych oczach te wszelkie znaki i strzegł nas przez całą drogę, którą szliśmy i wśród wszystkich ludów, między którymi przechodziliśmy. I Pan wypędził przed nami wszystkie ludy, Amorytów i mieszkańców na tej ziemi. Tak więc będziemy służyli Panu, bo On jest naszym Bogiem. Izrael uznaje Boga, mówi tak, my widzieliśmy, widzimy, rozumiemy to wszystko, co się stało. Całą tą historię rozumiemy dokładnie, która się tam wydarzyła. I dlatego chcemy służyć Bogu. Tak? Nie tylko ty, my też będziemy służyć Bogu. I w tym momencie Jozue mówi coś, czego nigdy nie powinien powiedzieć żaden ewangelista na ulicy. Przynajmniej tak by się wydawało. Nie możecie służyć Bogu. Nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie przebaczy wam waszych przestępstw, ani waszych grzechów. Zwariował Jozue. Tyle się nagadał o łaskawości Boga. Tyle się nagadał o historii obietnic Bożych. Tyle się nagadał o tym, co Bóg uczynił. Tyle im naprzypominał, że oni wszyscy stoją i mówią, wow, no rzeczywiście, to wszystko prawda. I Jozue mówi, ja będę i mój dom będziemy służyć Bogu. I Izrael mówi, my też. A Jozue mówi, nie możecie. Nie możecie. Zwariował. Jozue chce przede wszystkim pokazać coś, co pokazał Jezus w Ewangelii Łukasza. Przejdźmy na chwilkę do Ewangelii Łukasza. Do 14 rozdziału. Tam też mamy duże tłumy. Tak samo jak w Sychem. Mamy dokładnie tak samo duże tłumy jak w Sychem. Od 25 wersetu. Do końca. I szły z nim wielkie tłumy. A on odwróciwszy się powiedział do nich. Mowa oczywiście o Jezusie. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet swojego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swojego krzyża, idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie. Aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się? Czy w 10 tysięcy może zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami nadciąga przeciwko niemu? A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju. Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym się ją przyprawi? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz się wyrzuca, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Policz. Policz, czy cię stać. To jest coś, co powinniśmy głosić chyba każdemu na ulicach. Zanim tak naprawdę, wbrew wielu ewangelistom, zaczniemy im mówić o miłości Bożej. Zanim zaczniemy im mówić o miłości Bożej, najpierw powinniśmy pokazać Boga, którego mają się lękać. Boga, którego powinni poznać. Boga, który spełnia obietnice. Boga wojownika, który walczy. Boga, który jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie przebaczy waszych przestępstw, ani waszych grzechów. Policz. To jest Jozue mówi dokładnie do Izraela to samo, co powiedział Jezus do tłumu. Policz. Czy cię stać? Bo nie ma wyjątku. Jeżeli wchodzisz w przymierze ze mną, mówi Bóg, ja jestem Bogiem świętym, jestem Bogiem zazdrosnym. Nie ma możliwości odstępstwa. Nie ma aneksów do tej umowy. Do tej umowy nie ma aneksów. Ta umowa jest dość czarno-biała, w sposób czarno-biały spisana. Jest tak, jak on powiedział i koniec. Nie ma możliwości, no ale...
Na ale nie ma nie ma miejsca na ale w dyskusjach z Bogiem. To musimy sobie zapamiętać. Nie ma, my dzisiaj bardzo często, modląc się, uwielbiając, czy nawet rozmawiając o Bogu, mamy często miejsce na ale. Nie ma w przymierzu z Bogiem, nawet jeżeli jest to przymierze przez Jezusa Chrystusa. A to jest jedyne przymierze, które teraz jest dostępne dla człowieka. Nie ma miejsca na ale. Dlatego zanim cokolwiek zrobisz, policz. To samo woła Jozue do Izraela. Spójrzcie, co Bóg dla was uczynił. Ja chcę służyć Panu, bo ja już policzyłem. Bo ja już policzyłem. Ale wy policzcie. Bo jeżeli nie usuniecie waszych bogów, jeżeli nie usuniecie waszych bogów, to lepiej sobie bierzcie jakichś innych. Już teraz. Zanim w ogóle wejdziecie w przymierze z Bogiem. Zanim cokolwiek uczynicie, zanim powiecie, że to jest wasz Bóg. Od momentu, kiedy powiemy, to jest nasz Bóg, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, Bóg Jezusa Chrystusa, jest też moim Bogiem. Zanim to powiem, policz. Muszę policzyć. Czy jestem w stanie? Czy jestem w stanie to powiedzieć, bo wiem, że są pewne konsekwencje. Chrześcijaństwo to nie jest highlight. To nie jest śmiganie się na łasce. To nie jest rollercoaster do błogosławieństw. To jest niesienie własnego krzyża. To jest postępowanie za Chrystusem. To jest zaparcie się samego siebie. Aż do utraty życia. Kiedy bierzesz swój krzyż, musisz być świadom tego, że idziesz na Golgotę. Policz. I mówi dalej Jozue, jeśli opuścicie Pana, będziecie służyli cudzym Bogom, odwróci się od was. Ześlę na was nieszczęście i zniszczy was. Choć przedtem dobrze wam czynię. I lud powiedział Jozuemu, nie tak, ale Panu będziemy służyć. Policzyli. Uznali, że Bóg wypełnia wszystkie swoje obietnice. Bóg jest wszechmocny. Bóg może wszystko. Dlatego chcemy temu Bogu służyć. I my też chcemy temu Bogu służyć. Bo Bóg jest wszechmocny. Bóg wypełnia obietnice. Bóg przez Jezusa Chrystusa złożył nam obietnicę chwały wiecznej, życia wiecznego. I my temu chcemy Bogu służyć, ponieważ jest wszechmocny. Ponieważ jest, nie tylko, że jest w stanie to wypełnić, ale my wiemy, wierzymy, że to wypełni. Że nic nie stanie na Jego drodze. Nic nie zawróci Jego ręki. Nikt mu nie przyjdzie, nie powie, co czynisz? Oni są niegodni. Przypomnijcie sobie 8 rozdział Listu do Rzymian. Któż wniesie oskarżenie przeciwko wybranym Bogu? Któż? Jeżeli Bóg zbawia, czy ktoś jeszcze może wnieść oskarżenie? Nie. Ale musimy pamiętać, jak nas uczy List do Hebrajczyków, że Bóg karze swój lud. Każe i napomina. I musimy mieć tego świadomość. Że kiedy odchodzimy od Boga, odstępujemy od przymierza z Bogiem, Bóg nas będzie karał. Będzie nas karał, żeby nas przywoływać do porządku. Jesteśmy Jego dziećmi. Tak jak dobry ojciec. Dobry ojciec powinien być w stanie dać klapsa. Dzisiaj kultura współczesna uczy, nie masz prawa dotknąć dziecka. Ja dostałem parę razy kablem w dupę. Za przeproszeniem. Jakbym mały. Nie zaszkodziło mi to. Wiecie, dostać kablem to trochę boli. Ale nikt nie miał nic innego pod ręką akurat. Był tylko kabel od żelazka. Więc to nie było bicie, katowanie. To był jeden strzał, tak? Ale wiecie, zapamiętałem go na całe życie. A dzisiaj się wychowuje dzieci bezstresowo. My taką mamy też kulturę chrześcijańską. Wszyscy mamy wszystko bezstresowo. My chcemy przyjść do Boga i mieć życie bezstresowe. My chcemy przyjść do Mikołaja, my nie chcemy przyjść do Boga Wszechmogącego, do wojownika, przed którym nic się nie może oprzeć. My chcemy przyjść do Chrystusa i mieć bezstresowe życie, dlatego eliminujemy z naszego chrześcijaństwa to wszystko, co wywołuje stres. Eliminujemy wszechmoc Bożą. Eliminujemy Boga jako wojownika. Eliminujemy Boga, który jest w stanie wypełnić obietnicę dla narodowi kosztem innych. My tego Boga chcemy wyeliminować. Bo ten Bóg się nam nie podoba. To jest Bóg, który wywołuje stres.
To jest Bóg, który wywołuje ciarki na plecach. To jest stres. A my chcemy mieć dzisiaj 21-wieczne chrześcijaństwo, które jest bezstresowe. My tak wychowujemy nasze dzieci i tak samo chcemy stanąć przed naszym Bogiem. To nie ma być ojciec. Ma być tatuniu, tatunieńku. Taki niegroźny. Taki naprawdę niegroźny. Taki, wiecie, Bóg okiełznany. Bóg oswojony. Bóg oswojony. Takiego Boga chcemy. Takiego Boga, który będzie szedł za nami i spełniał nasze marzenia. Będzie naszym sługą. Super. On jest wszechmocny, może to zrobić, ale to my decydujemy, co ma zrobić. Takiego Boga chcemy. To nie jest ten Bóg, którego przedstawia Jozue. To nie jest ten Bóg. Ten Bóg jest wszechmocny, czyni wszystko, co chce. Czyni wszystko, co chce. I lud odpowiedział Jozuemu, nie tak, ale Panu chcemy służyć. I ja cieszę się, że my tu dzisiaj jesteśmy w tym gronie i każdy z nas powiedział, nie tak, nie, nie, nie. My chcemy Panu służyć. My policzyliśmy. My policzyliśmy. My policzyliśmy i idziemy. Trudno. Trzeba dźwigać krzyż? Będziemy dźwigać krzyż. Wola Boża. Jak będziemy zbaczać, ojciec nam rózgą przyleje? Trudno. Chwała Bogu, halleluja. Przynajmniej będziemy pamiętali. Będziemy wiedzieli, czyimi dziećmi jesteśmy. Że nie jesteśmy bękartami. Wtedy Jozue powiedział do ludu, sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że wybraliście sobie Pana, aby Mu służyć. Sami jesteście świadkami. Nie żadni bogowie, nikt zewnętrzny. Sami jesteście swoimi świadkami. I jeżeli opuścicie Boga, to sami będziecie świadczyć przeciwko Wam. Na sądzie będziecie sami świadkami przeciwko sobie. Że wytraciliście, przepraszam, że wybraliście sobie Pana, aby Mu służyć. A oni odpowiedzieli, jesteśmy świadkami. Jesteśmy świadomi. Jesteśmy świadkami. Na początku Jezus powiedział, my też mamy być świadkami. Jego świadkami. My jesteśmy świadkami Chrystusa. I jeżeli jesteśmy świadkami Chrystusa, to musimy pamiętać, że jesteśmy też świadkami przeciwko sobie. W swojej sprawie, że wybraliśmy Chrystusa. I powiedział, teraz więc usuńcie cudzych bogów, którzy są pośród was. I zwróćcie wasze serca ku Panu, Bogu Izraela. I lud odpowiedział Jozuemu, Panu naszemu Bogu będziemy służyć i Jego głosu będziemy słuchać. Tak zawarł Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu w Sychem prawo i nakaz. I Jozue spisał te słowa w Księdze Prawa Bożego. Te słowa są wieczne i święte, one zostały zapisane, wiecie, w Księdze Prawa Bożego. Słowa przymierza, słowa obietnic, słowa wypełnionych obietnic, historia obietnic, historia wypełnienia obietnic, wszechmoc Boża, Boże wybranie, to wszystko jest zapisane. To wszystko jest zapisane. Wziął też wielki kamień i postawił go pod dębem, który był przy świątyni Pana. Wtedy Jozue powiedział do całego ludu, oto ten kamień będzie dla was świadkiem. Gdy usłyszał wszystkie słowa Pana, który powiedział do nas i będzie świadkiem przeciwko wam, byście się nie wyparli swojego Boga. Potem Jozue odesłał lud, każdego do swojego dziedzictwa. Po tych wydarzeniach umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając 110 lat i pogrzebali go na obszarze jego dziedzictwa w Timat Serach, które znajduje się na górze Efraim, na północ od góry Gaasz. Izrael służył Panu przez wszystkie dni Jozuego i przez wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jak czynił dla Izraela. Ostatni rozdział Księgi Jozuego jest też wstępem do Księgi Sędziów. A widzimy, co się dzieje w Księdze Sędziów. Kiedy wymarło pokolenie świadków. Kiedy mamy tylko nominalnych Izraelitów. Nominalny lud Boży. Lud, który funkcjonuje pod prawem, który wierzy, ale nie są świadkami. Nagle wszystko się rozjeżdża. Nagle wszystko się rozjeżdża. Całe przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem, oni zaczynają łamać. I zaczynają wykopywać sobie bożków z powrotem. Tak? I zaczynają ich czcić. Bo nie są świadkami. Bo nie są świadkami. Wy macie być moimi świadkami aż po krańce ziemi. Kwestia świadectwa. Osobistego spotkania z Bogiem i świadczenia o mocy Bożej, o obietnicach Bożych wypełnionych w moim życiu. O tym, jak Bóg mnie prowadzi. My musimy mieć oczy szeroko, nie zamknięte, tylko otwarte. Oczy szeroko otwarte na to, co się dzieje w naszym życiu. W jaki sposób Bóg wypełnia obietnice, które daje nam.
i być świadkami. I pamiętać. Pamiętać, pamiętać i pamiętać. A kość Józefa, które synowie Izraela przenieśli z Egiptu, pogrzebali w Sychem, na części pola, które Jakub kupił od synów Hamora, ojca Sychema, za 100 monet. I stało się ono dziedzictwem synów Józefa. Umarł również Eleazar, syna Arona, i pogrzebali go na pagórku Pinhasa, jego syna, który został mu dany na górze Efraim. Odeszli świadkowie. Odchodzą świadkowie. Wszystko się zaczyna zmieniać. I jak pójdziecie do Księgi Sędziów, zobaczycie te ogromne zmiany, które zaszły. Ale póki żyją świadkowie, lud służy Bogu. To świadkowie gwarantują, że lud służy Bogu. To, że lud jest świadkiem, gwarantuje, że lud służy Bogu. Kiedy przestajemy być świadkami, odstępujemy od przymierza. Bo jesteśmy tylko nominalnie Izraelem. Jesteśmy tylko nominalnie ludem Bożym. Z nazwy. Z przyzwyczajeń. Z tego, że ciągle mówimy Halleluja! Halleluja! Chwała Panu! Witaj bracie, witaj siostro. To nas tylko trzyma. Uwielbienie. Bo fajne uwielbienie. Fajne nabo było dzisiaj. Super, ale czad, jaki ogień. To czyni z nas lud Boży. Ale nie jesteśmy świadkami. Absolutnie nie jesteśmy świadkami. A żebyśmy pozostali wierni przymierzu, musimy być świadkami. Dlatego policz. Policz. Wszystko dokładnie oblicz. Przypomnij, co Bóg uczynił ci w twoim życiu. Przypomnij te wszystkie obietnice i pamiętaj o nich każdego dnia. Pamiętaj, oddawaj cześć Bogu i usuń wszelkich bogów z twojego życia. Usuń, abyś pozostał wierny Bogu, który ciebie wyprowadził też z Egiptu i który walczył za ciebie. I dalej walczy za ciebie. Bo ja i mój dom chcemy służyć Panu. Amen. Amen.